Tak samo, kurde, jak ten. Jak kumpel z osiedla mnie pyta ostatnio, ile czasu my się już znamy, nie? Mówię, kurde, stary, nie wiem. Ale stanowczo za długo, nie? O, widzisz, dobra. Dobra. Tuna Gaming. Przypomniałem sobie. Jeszcze jakieś komary latają. Kurde, ciepło tutaj. Się komary obudziły. Chociaż dzisiaj to w ogóle fajnie, bo cieplutko. Momentami to aż za ciepło. Ja jeszcze, kurde, musiałem dach na piwnicy robić. Pierdziela. Znaczy no, tak fajnie, fajnie zabrzmiało, dach na piwnicy, no wolno stojąca piwnica, no to, to ma dach. Dobra, tutaj przy oknach zrobiłem. Tu zrobiłem. Tutaj nie robię, bo nie ma okna. Tu jest. Tu jest. Dobra. Kurde, i się skończyło. A miałem, kurde, 5 wiader kupionych i sprzedałem te wiadra. Nie no, tutaj to małą puszkę kupię. I na ten mały kawałek musiałem, kurde, kupić puszkę całą. O, lercia. Dobra. Wywal to. Sprzedaj to. Wywal to. Tutaj jest pusto, tutaj jest pusto. Okej. Dobra. To co, zaczynamy od ogarnięcia łazienki. Aha, no to może gra bez tego. Może gra bez streama. W sumie on rzadko streamy robił.
No to gniazdko przeżyło. Powódź. Dobra. Instalacje do montażu. A nie, to są... Nie, czekaj, co to będzie? Armatura łazienkowa. O właśnie. Dobra, to zacznijmy od WC-cika jakiegoś fajnego. Dobra, tutaj w kącie będzie sobie stał WC-cik. Okej. Tutaj jest instalacja na pralkę, ale to za chwilę. Umywaleczkę sobie walniemy tą. Umywaleczka ma być gdzie? Ma być tu. To ją damy tutaj bliżej drzwi. Okej. Dobra. Teraz tutaj lustro jakieś by się przydało zaraz. Dobra, kabina prysznicowa. Kurde, trochę w drzwi wchodzi. Kwadraciak taki. Aha. Nie jest pozakręcane. Ale i tak nie wejdzie. Taki. Kurde, jakaś franca mnie urypała w rękę, no. I ten jest fajny, bo jest idealnie na równo z drzwiami. Także to będzie gites. Teraz jeszcze tak. Praleczka i lustro. Pralka. No to taką lepszą damy. Ale nadal to samo trzeba robić. Odkręcić ten tył, po to, żeby te śruby wykręcić, co są niżej. Które by się dało bez problemu od tak sobie wykręcić. O, ale ta chociaż ma bęben w środku. Bo ta tańsza w ogóle bębna nie ma.
Dobra, pięknie. Tak, można sobie siedzieć, dwójeczkę robić, akurat tu jest kontakt. Można sobie siedzieć, dwójeczkę robić i patrzeć, jak się pierze. To jest lepsze od telewizora, kurde. Dobra, lustro. Takie standardowa. No. A, jeszcze uchwyt na papier. Bardzo ważna rzecz. Łazienkowe. No. Tutaj jeszcze damy taki wieszaczek na ręczniczki. O, bardzo pięknie. O, i się mieści. I tutaj też się mieści. No, tym razem zrobiłem tak nie na odwarcie. O, jest uchwyt na papier toaletowy. Tak, i tutaj go na ścianie, na boczku. Też nie będzie przeszkadzał tutaj. Będzie przeszkadzał się skupić. Lepiej, żeby tutaj był. Zdecydowanie. Lepiej, żeby był z tyłu. Dobra. Czegoś mi tu brakuje? No drzwi tylko brakuje, ale to... Drzwi to na końcu. Bo się będę musiał jeszcze zastanowić, jak to ma całość wyglądać. Moim zdaniem jest... It's good. Fajnie wygląda ta łazienka. Dobra. Teraz tak, tutaj mamy dwie sypialnie. Nie wiem, po co ma być między nimi przejście. Tego za bardzo nie rozumiem. W sumie, szczerze powiedziawszy, ja bym je zamurował. Dlaczego ja tutaj nie mogę murować? Aha. Już wiem, dlaczego nie mogę. Wyburzanie. Pięknie. Otóż to. No, tylko wszystko fajnie, ale ona jest biała. Jest w innym odcieniu ta ściana. I na ostatnie dwa paski brakło, kurde. Trzeba wymieniać, nie trzeba. Ten trzeba wymienić. Okej. Okay.
Czekaj, już prawie 3 godziny 40 minut streama mam. A, bo to jest za 21 już, o kurde. Ale leci. Nie no, muszę już tą chałupę zrobić, no już. Do końca ją trzeba ogarnąć. Dobra. Teraz będą znowu grzejniki do montażu. Tak, jutro jeszcze stream będzie na pewno. W sobotę już na pewno nie będzie, bo w sobotę moja przyjeżdża. Ja będę raczej nią zainteresowany niż streamami. Chyba, że zrobimy, ale to nie, na pewno nie w sobotę. W sobotę to jeszcze imprezka jakaś tego. W sobotę to będę co innego robił, w niedzielę. Zobaczymy. Sobota i niedziela raczej streamów nie będzie. A zobaczymy, kiedy moja będzie chciała do domu jechać. Czy poniedziałek, czy wtorek, czy kiedy. No to pewnie dopiero jak pojedzie, to zrobimy streama. Jutro będzie meblowanie tej chałupki. Są powymieniane tutaj w przedpokoju jeszcze. Nowy punkt umiejętności. Montaż szybszy o 100%. Pisowanie mi teraz nie jest aż tak bardzo potrzebne. Dobra, tutaj w tym dużym pomieszczeniu wszystko zrobiłem. Tutaj jest. Tutaj nie trzeba. Nie. I tutaj nie trzeba. A w łazience były ok. Tak. No dobrze, to grzejniki. Jest łup pod oknem jeden. I łup drugi. I trzeci. Zaraz będziemy chodzić i podłączać. I czwarty. Aha, dobra, już wiem, czego mi brakuje w tej łazience. Grzejnika. Instalacje. Instalacja wodna, prysznica, pralki. O, grzejnika łazienkowego. Tak. W przedpokoju zaraz klimę zamontujemy, tak żeby dawało na całą chałupę. Ok.
Łazienka jest kompletna, oprócz drzwi. Okej, grzejnik jest. No, montaż faktycznie jest dużo szybszy. Pięknie. Dobra. Grzejniki są wszędzie, w każdym pomieszczeniu. No to instalacja klimatyzatora. Chyba, że w każdym pokoju zrobimy. A jakby tutaj wyburzyć to... No... Jakby tutaj wyburzyć tą ściankę i zrobić takie przezroczyste, przesuwne drzwi. O kurde. O kurde. Lata mi tu jakaś franca, faktycznie. Za co mnie wcześniej żarła. Pierdzielaj ode mnie. Gadzie. Dobra, bo nie wiem ile... Jak to... Aha, tutaj jest to. Dobra, to jeszcze panel, muszę ten czarny znaleźć. Dobra, instalacja klimatyzatora. Dobra, tutaj może być. Okej. A tutaj w tych pokojach się nie zmieści, niestety. Dobra, teraz klimatyzatory. No i co ja piszę? Montowalny klimatyzator. Z opon? Czy ja wiem, czy polecam? No jeździ się w miarę, no jak potrzebujesz tanią oponę, to jest git, nie? Tylko, że się znając, że cię będzie szybciej zużywać niż jakiś tam Continental czy inne, nie? No, albo gorzej trzymać, jedno z dwóch. Albo jedno i drugie. No to też różnie bywa. W sumie chyba ta... Nie, sezonówki. Chciałem całoroczne montować, ale powiem ci, że koniec końców trafiłem właśnie te oponki na lato dość dobre, bo kurde dwuletnie. No to stwierdziłem, że nie montuję całorocznych. Jest git. No a na zimę co prawda mam troszkę starsze, ale bieżnik bardzo ładny też. No i czekaj, Pirelli chyba. Jakieś firmówki w każdym razie.
Dobra. Wiesz co? Komplet z tymi oponkami dwuletnimi za 1800 zł. Osiemnastki, nie? Także moim zdaniem dobra cena. No i przede wszystkim nie są jakieś tam zszczochrane życiem, nie? Nie wiadomo jak mocno. Drzewi. O właśnie, 3x2. A, 15 szukasz. No to z 15, czekaj, z 15 nic nie mam chyba. Nie, z 15 nic nie mam. Dobra, tak bym musiał tutaj ze trzy te ścianki dostawić. Tutaj tak z dwie dostawimy albo trzy. Dobra, trzy. A. Nie, panie Dizelek. Dizelek 1,9140 kunia. Benzynki to bym nie brał w tym przypadku, no bo tak naprawdę. Benzynka to tylko i wyłącznie busso by był, nie? Kurde, co Twinsparka właduje? Ładuje się w Twinsparka albo kurde w tego JTS-a, jeszcze lepiej będzie. Już się kurde w tego typu silniki nie ładuje. Nie, mało pali, kurde, kopa ma, bo wiadomo moment dieslowski. Jeszcze można troszeczkę tam te parę koni szarpnąć. No właśnie powiem ci, że nie. W ogóle, kurde, znaczy no to nie uwierzę nigdy w życiu w to, co mam na budziku. Bo nikt mi nie wmówi, że no praktycznie pełnoletnia Alfa w dieslu ma przejechane 160 tysięcy. No w to nigdy w życiu nie uwierzę. Uciekaj, kurde, jakaś franca mi tu lata. W to nigdy w życiu nie uwierzę, ale jeśli ma drugie tyle najechane, to jest bardzo dobry wynik. Dobra, ładnie.
Nie, no to u mnie się nic nie działo. No mówię, tylko ani nie dzieje. No tylko jedynie co, to z tym kurde. Z tym termostatem. Z termostatem miałem problem i z wentylatorem, bo się nie załączał. No. I kurde, któregoś razu na A4, jak do panny jechałem, kurde, mi się prawie zagotowała, nie? Już mi pod 110 podchodziło. Mówię, no to kurde, jest pozamiatane, nie? Bo się okazało, że kurde, oczywiście wypadek po drodze, jak to na A4. No i wiesz... Trzeba było stać. Im dłużej się stało, tym się fajniej gotowała, nie? Czy tam wiesz, no... Ona woli suwy, nie? Kurde, no to wiesz... Jak z wyglądu. To jej tam się średnio to podoba, no. Znaczy no, mówi, że się podoba, że fajne, ale co tam wiesz. Ja. Oj, no to już wiesz, to już gorzej, nie? Z tankowaniem. Mi się też tak średnio fajnie tankuje, jak się podjeżdża, kurde. I na pełen zbiornik idzie 400. Też to, kurde, boli. Tak, jutro będzie czwarty. Jutro będzie czwarty i chwilowo będzie ostatni, bo w sobotę pan na weekend przyjeżdża. No to jak na weekend przyjedzie, to pewnie na trochę dłużej zostanie. Kurde, trafić tu to jest. Dobra. Także jutro jeszcze będzie w... A, rano robota, no. Elo. Czym się? Nie będę ci mówił miłej pracy, bo... Jaka praca jest... Znaczy, no jest praca, co jest miła, ale... To... Szafa tu nie wejdzie. Nie ma ciula we wsi. By trzeba było odwrotnie zrobić, no. Czy wiesz, co zależy, no. Można by.
Dobra, pięknie. Sypialnia, szafki nocne. No, telefon można położyć. Jeszcze jakaś komoda czy coś. Tylko taka w miarę mała. Drewniana komoda. O, właśnie. Coś takiego do rogu. Raczej za drzwi to by chyba nie pasowało. Będę pasowałoby. A ta na szerokość jaka jest? Aj, nie w tą stronę, kurde. No. No, drzwi się fajnie otwierają. Dobra, co tam jeszcze mają do sypialni fajnego? No i już. Dobra. Jedna sypialnia jest. Teraz druga sypialnia. Szczerze to nie wiem, czy robić dwie sypialnie. Nie wiem, dobra, na razie może zrobię sobie ten salon. Pokój dzienny. Otóż to. Taki po ciulu fest wielgachny narożnik. O kurde. Mistrzostwo świata. Jeszcze do tego fotel taki. Dostawimy. Własny dom. Robię własny, kurde, na handel.
pierdykniem taki pociulu fest wielgachny telewizor jeszcze. Elka, kurde. O, to jest telewizor. Tylko, że będzie klimatyzacja prosto w niego dmuchać. A to chociaż chłodno będzie miał. Ale się stąd by podle oglądało. Ale za to tutaj się położyć, kurde, albo usiąść sobie w fotelu, fotel obrócić. Żeby było git. Chociaż nie. Dobra, już nie będę takiego... Kurde. Szajs odwalał. Dobra, szafkę wyrywam spod telewizora żywcem. Normalnie na chama. O, no nie, no troszkę go obrócę. No. To jest, kurde, mistrzostwo świata. Taki telewizor to jest coś, kurde. Dobra, tutaj kuchnię walniemy. Tą dwumetrówkę jakąś fajną. Meble, kuchnia, biały zestaw samuraj, 2 metry, 3 metrówka tu wejdzie. Idealnie. Tutaj jakąś lodówę dużą. Okej. Okay. Tylko że tutaj nie mam tego. Nie mogę tutaj góry powiesić, bo to jest okno. Mogę sprzedać to okno. O, mogę sprzedać okno. Kurde, parapet został. Ale jaja. Wiszący zestaw kuchenny samuraj. Kurde, pięknie. Chociaż szczerze, to nawet taka ścianka tutaj delikatna to by nie była zła. Ale tak, żeby nie zamykać go całkiem, tylko lekko przedzielić. Wtedy klimę, kurde, nie miałbym gdzie dać, a nie, na ścianę do kuchni. Dobra. Dobra. Jeszcze ten projekt ze 3 razy zmienię. Dobra. Możesz budować. Nie, budowanie szybsze. To mi wystarczy.
tak to ktoś zaraz rzuci ten telewizor. Dobra, tą szafkę trzeba przesunąć tak bardziej na środek. O właśnie. No. Dobra, kryształ. Ile ja jeszcze razy tą farbę kupię, to ja nie wiem. Ale na wszelki wypadek już jej nie będę sprzedawał. Dobra. No i jest git, moim zdaniem. Bo tutaj też była ta ścianka działowa przedtem. Bo było osobno do tego pomieszczenia, osobno do tego pomieszczenia. No ale moim zdaniem jest to całkiem fajnie, bo tutaj taka duża kuchnia, to można jadalnię sobie zrobić. Jest otwarte, więc można sobie przejść do salonu przed telewizor. Tak, później nie można wyjść. Kurde, zawiesiłem się. Dobra, i tak mi się ten stolik nie podobał. Tak, bez salonu. Dużo lepiej. Ten salon jest zbyt mały. Buje się klient. U mnie jeszcze czegoś... A, no na pewno jakichś obrazów na ścianach brakuje. Coś takiego... O. Tak, tutaj na pewno. Nie zmieści się. Się też nie zmieści. Nigdzie się nie zmieści, kurde. Dobra, w jadalni może być. Dobra, tutaj jakieś... O, kunie jakieś. Tak. Jakiś krajobraz górski. Nie mylić z Robertem Górskim. O, no i od razu inaczej. Całkiem inaczej od razu. Dobrze, tutaj duży stół. Klasyczny stół do jadalni. Otóż to. No, proszę bardzo. Kuchnia całkiem fajna.
z jadalnią taką malutką, z dużą lodówą. Salon no też taki nie za duży, ale fajny. Jeszcze by się pufa przydała. Ta taka czarna skórzana. O właśnie. No dobra, na wiaderku nie będą siedzieć. Dobra. Łazienka jest całkiem fajna. Tutaj jedna sypialnia taka jednoosobowa. I druga taka dla dwóch osób. Sypialnia. Meble, sypialnia. Podwójne łóżko. Tutaj nie może być żadnej szafy, bo nie będzie można przejść. Tutaj też, tutaj tylko mogłaby być szafa. Tylko taka jakaś też bez szaleństw. No, całkiem fajna szafa. Tutaj lustro takie duże, bo można było pierdyknąć. Ale takie naprawdę duże. To jest małe. To jest tylko takie duże. Da się przejść, okej. Fajnie, 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 fajnie. Jeszcze jakaś toaletka. Malutka. O właśnie. Albo otóż to z tej strony. Tak jest. Tutaj taka ładna komoda. Malutka. Kurde, nie to nacisnąłem. No tutaj jest okno. Jakby nie było okna, to byłby... O, i tutaj poszło razem z tym. Razem z parapetem. Dobra, telewizor wiszący, emeczka, nie wejdzie, no to eseczka. Jeszcze muszę te okna pomyć.
jest umyte. To jest umyte i to jest umyte. No właśnie, to jeszcze ta druga mała sypialnia. Okej. Okej. Łazience, okno. Umyte. Patrzę, gdzie są parapety urypane, a są praktycznie wszystkie. Dobrze. Jest posprzątane wszystko. Dobrze, łazienka jest wyposażona. Tak jak powinna być. Sypialnia to dla rodziców jest wyposażona tak jak powinna być. Sypialnia dla gnojka jest wyposażona, myślę, tak jak powinna być. Aha, to jest próg. Salon. No w salonie czegoś mi brakuje. Nie wiem, czego mi brakuje w salonie. Kurde. Coś mi umyka. Kurde, 70, prawie 80 tysięcy miałem na koncie. 70 chyba 5 albo 7 tysięcy. Zostało 9, czyli poszło co najmniej 60 kilka tysięcy. Pokój dzienny. Z czego mi tutaj brakuje? Co mi umknęło? Fotel nie. Komoda RTV nie. Regał. Wejdzie mi on? Nie wejdzie mi on tam, ale wejdzie mi on tu. I będzie miejsce na książki. A niektórzy bardzo chcą miejsce na książki. O, chcę więcej regałów niż jeden. Tam by można było jakąś półkę jeszcze walnąć. Ale dobra, to za chwilę. Credence ND. Szafka RTV-K. Sofa, fotel, sofa, stolik, regał, stolik kawowy, narożna szafka RTV-K. Fotel. Szafka, stolik kawowy. Kurde. O, jasna półka taka. Ona jest dość mała. Hotel Bujany nie. Chyba, żeby dać jeszcze jeden taki regał, jak dałem. Regały. Dobra, meble, moment, wróć. Ostatnio zakupiony regał. I tutaj go dać jako takie połączenie salonu z kuchnią. Okej.
Dobrze. Jeszcze jakiś kwiatek, żeby trochę zieleni było w domu. No. I wygląda to całkiem moim zdaniem znośnie. Jeszcze coś takiego do kuchni by się przydało. Tylko nie wiem co. Kuchnia. O, tutaj kurde, fajny był zestaw też. Prawie 4,5 godziny streama, matko jedyno. Dawno już tyle nie było. Kurde, wyrabiam się z powrotem. Ciemna, otwarta, wisząca szafka. Jak to się będzie komponować? Kijowo się będzie komponować. Jakiś obrazek pierdykniemy jeszcze na koniec i już. Najlepiej coś z żarciem związane. Nie ma za bardzo nic z żarciem związanego. Dobra, mogą być amorki, niech będzie. Dobra. Jak dla mnie jest git, nic więcej z tego domu nie zrobię, moim zdaniem. Można by było jeszcze próbować coś z ogrodem robić, ale szczerze powiedziawszy, po prostu zwyczajnie mi się nie chce. Jest w pół do drugiej, a ja o 7 wstaję. Ja pierdzielę. Dobra, wydałem na ten dom około 63 do 5 tysięcy. Zobaczmy, za ile się go uda sprzedać. Wystaw dom na aukcję. Dobrze. Dom kupiono za 58 130. Ale ile jeszcze do niego dołożyłem? Dobrze. Ilość pokoi 5. Wystaw na aukcję. 89 dolan trusk. Kurde, 91 tysięcy. Idzie. Dobra, zakończyło się chyba. Dobra, shift i enter, negocjuj. Dobijemy do 100? Próbujemy? Podwyższenie kwoty. On ile mówił? 98 tysięcy. To 5000. Shift Enter. Spoko, biorę. To jest ponad 100 tysięcy. Tak? Zaakceptuj ofertę. No dobra. Okej. Okay. Czyli już mamy na koncie grubo ponad 100 tysięcy. 113 819 dolarów 27 centów. Co ja wam powiem, proszę państwa, moim zdaniem... O.
Moim zdaniem tutaj dalej tych kafelek, kurde, nie zrobiłem.